Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Hard West. Moi drodzy, trochę poukładałem kart, wrzuciłem sobie tutaj karetę dla naszego Solomona Personsowi, dorzuciłem tylko kanibala temu pierwszemu, zielonemu Personsowi zostawiłem to samo, za to niebieskiemu dodałem tutaj dwa. Oni obydwaj mają dosyć mocne rany, więc a to zaraz się tym zajmiemy. Na razie skoczmy jeszcze tylko tutaj. Problem z tym złotem. Solomon czuł się słaby, bezbronny. Jego umysł był już rozkojarzony, nawiedzony przez dziwne sny, które pchały go do opracowania nowych dziwnych schematów. Solomon pozostał w starym samolon. Dostałem schemat. Jest pod wpływem zawrót głowy. Okej. Solomon rozpoczął swoje badania. I spróbujemy coś z inżynierii zrobić. Kamizelkę kuloodporną. Dobrze. Czy jestem w stanie zrobić coś jeszcze z inżynierii? Czy już nie będą schematu? Zamknijmy temat inżynierii. Grot petryfikacji. Dalej. Rusznikarstwo? Mam jeszcze schematy? Już nie mam, mam dwa tylko. Wróć i jeszcze byśmy zrobili przeanalizowane dane. Z treści dokumentu wynika pewna prawidłowość. Przebywający w szpitalu pacjenci wykazywali poprawę, więc wracaj do domu. Tam objawy obłędne zwracali w gorszym stanie niż poprzednio. Podobna rzecz miała się z samym Tamercliffem. Proces ten wydawał się bardzo osobliwy. Ojciec Gilmore chciał dowiedzieć się, czy w innych rejonach kraju również doświadczono tej plagi. Okej. Jeszcze swoją drogą takie może ogłoszenie duszpasterskie troszeczkę. Nie wiem, czy wiecie, ale już w tym momencie, jak to oglądacie, to ja już jestem w Poznaniu, bawimy się dzisiaj w klubie Pacza na Richturze. Mam nadzieję, że widzimy się jeszcze w innych miastach, bądź widzimy się właśnie w tym momencie. Jeżeli jeszcze nie kupiliście biletów, to możecie zawsze wejść tam na Tour Richzone. Piszecie Richzone, Richtur, cokolwiek, to wyskoczy wam hasło, strona jest połączona, więc możecie jeszcze wpaść do innych miast. Jeszcze trochę po Polsce jeździmy, więc zachęcam gorąco. Wow, tam aż możemy podjechać. Czy dostałem te przedmioty, czy je muszę wykonać, bo ja nie pamiętam. Żeńszeń, tak, muszę je wykonać. Kamizelki kuloodporne. Brzmi jak plan. Wyjdź. Nie, tu, tu. Ujawniacz. Kamizelka kuloodporna. Plus 5 do obrony, plus 2 do max HP. Wow. Też jest niegłupie. Zrobię dwa te. Jedną kamizelkę bym zrobił. Zrobię jeden okular. Potwierdź. Halo? No, niestety gierka lubi się czasami przylagować. Mam nadzieję, że się nie wysypie, bo wygląda to, że jakby się chciała, ale nie. Nie udało jej się. Wyrównaj do oferty, potwierdź. Zamknij. Skoro mamy teraz trochę specjalnych rzeczy, to bym na pewno rzucił okular. Masz koszulę? No to tobie rzucimy kamizelę. Zawsze troszkę więcej do obrony, więc lepiej to niż nic, nie? Podejdźmy jeszcze tu. Wykolejony pociąg. Aha, 50 dolków, dobra. Śmignijmy tam. Solomon znalazł opuszczoną placówkę telegraficzną, bocznicę kolejową. Oficjalne raporty i prywatne listy leżały porzucane po całym pomieszczeniu. Solomon podejrzewał, że wśród tych papierzy musi kryć się wiele przydatnych informacji, m.in. na temat rozprzestrzeniania epidemii. Solomon rozpoczynał swoje badania. Gdy przeglądał wszystkie dokumenty, jakie tylko mógł znaleźć, agenci Pinkertona pilnowali placówki. Pierwsza partia papierzy nie zawierała nic interesującego, ale Solomon kontynuował, nie chcąc przegapić żadnej wskazówki. Miał nadzieję, że jego zaangażowanie spowoduje, że ludzie Turnera go zaskoczą. Pogrążył się dalej w poszukiwaniach. Całe przedsięwzięcie zajęło kilka dni i było wielce frustrujące. Solomon zabierał się kilkakrotnie, mało się nie podał. Żaden z listów okolicznych Stanów nie zawierał nic na temat epidemii. Solomon czuł, że umykał mu coś ważnego. Był wyczerpany, ale kontynuował swoją pracę, czytając aż do późnych godzin nocnych. Walka. Okej. Okay. Trudno się skupić. Minus 5, celność, wzrok, ruch, punkt życia. Ła. 11, 8. Myślę, czy nie zamienić, wiecie? Szczerze. Jak wy macie z celnością? Zdaj mi to. Ty weź. Halo? I co się stało z kamizelką? Zdejmij ją. Zamieniłbym to miejscami. Tu założyłbym kamizelkę. Tu zaś założyłbym okular. Tobie dałbym mimo wszystko jeszcze... No daj tę bombę soniczną. Masz eliksir i masz liście.
Jest bonus do fartu. Ale też sobie bombę soniczną. Why not? Okej, okay, karty są rozdane wszystkie, tak? Dobrze, nie ma problemu. Let's go. Zobaczymy, kto nas zaatakuje. Szaleństwo Salomona doprowadziło go do stacji kolejowej placówki telegraficznej. Po spędzeniu kilku godzin przeglądania dzienników, jego grupa została nagle zaatakowana. Baczmy. Podoba mi się strasznie ten mroczny klimat, jest taki... Solomon found himself in a maze of trains and stations. Musi zdobyć notatki. The scattered notes he'd found rearranged themselves into a giant telegraph hub. The Pinkertons stared at him with hollow eyes, listless and lethargic. When he finally heard Trumor Cliff's voice telling him to find his answers, Delir realized he was dreaming. Wow, okay. Dobra, zielony de... Parsons, zapraszamy tu. Dobra, tu brzmi czysto. Ten Parsons. Tu. Dobrze. Kolejny pan Parsons. Dawaj tu i tak się przemieścimy jeszcze raz. Na koniec tury. I teraz Salomon. Salomon. Oj, wolnyś. Dokąd możesz dojść maksymalnie? No, będziesz musiał gdzieś tu stanąć, ale to zaraz. Na razie podejść tylko tu. Jezu, co za muzyka, co? Schizowa. O, jest i oponent. Który go usłyszał? Golden Shot. Koszmar szaleństwa. Is no more. Teraz ty. Podejdź tu. Kolejny oponent przed nami. Nie masz do niego zasięgu. Tylko nad trupem kanibal. Dobra. Stay still zatem. I Salmon. Serio? Nie zadasz? Nie wiem czemu, nie mogę tego zrobić. Podejdźmy tu. Bomba. Rzucaj. Dawaj tu. Dobra, nie wiem, jak to się używa. Zobacz ten. Terror? Okej. Zaraz zdechniesz. Ty. Nie ty. Ty? Serio? Nie. Zwykły strzał? Nie, serio. Zwykły strzał? Dwa obrażenia? Mało. Ty, przyjacielu? Przechodząc, będziesz musiał dostać strzała na buzie. Dobrze się ustawił. W ciasnych pomieszczeniach się dużo ciężej walczy, to trzeba przyznać. Nie da się tego wykorzystać jako osłony. Tu dostaniesz strzałkę w buzie. Okej. Okay. Podchodząc tu. Nie mogę tego ataku użyć? Nie jesteś chroniony przed promieniem słonecznym, tak? Czy jesteś? Koszmar. Nie może wypatrywać, nie można wypatrywać cieni zdolności odparte mroku są jeszcze potężniejsze. Podejdź tu. Sto procent. Tu jest ostrzał. Dobra, 100%.
Dobra. Ty musisz iść w tę stronę. Nie masz ruchu jeszcze. No i tu. Dobra. I ty, druhu, podejdź tu. Przeładuj się. Dobra. Regeneracja w koszmarze, ok. Wyjdź tu. Dobra, tu jest bezpiecznie. Teraz drugi. Idźmy z Salomonem. Najpierw tu. Wow, dwóch. Koszmar urojenia. Zdychaj. Dawaj tu. Teraz ty. Stąd będziesz w stanie strzelić? Chuj wie. Tu zrykoszytujesz o to? Nie ma opcji. Podejdź tu. Tu jakikolwiek rykoszet? Tam dopiero chyba. Tu jest zasłonięty strzał. Dobra. Po prostu tu oddajmy turę i tyle. Chyba, że się jeszcze przemieścimy tymi Parsonsami. Tym Parsonsem można by się tu wbić. Ma sporo ruchu. Tylko przejdę wtedy obok tamtego i mogę dostać kulkę. Ty? A, dobra. Oddajmy tu turę. Teraz cię możemy zdjąć. Chodź tu, Parsons. Czał. Zdychaj. Teraz ty. Musimy się tam przebić. Podejdź pod okno. Na początek może pod... Tu? Nic tu nie widać, przynajmniej na razie. Salomon? Dobra, tu. Teraz ty. Podejdź tu. Czysto. Przynajmniej wydaje się być. Skorzystajmy z tej osłony. Dzięki. Było tak dobrze. Spróbuj, no. Pudło. O kurde, to jakieś szatany są. Aha, bo było, że mi się to śni, że to jest mój koszmar. Dobra, już wszystko łapię. Idź tu. Jest jeden przeciwnik, którego minąłem. Nie masz strzału. Podbij tu. Teraz weźmiesz, zmienisz broń. Bo z tej to chyba niespecjalnie. O, może. Pełna osłona, dwa obrażenia. Zabij dziada. Okej. Okay. Mam gwarancję przynajmniej, że nie żyje. Salomon. Przedostań się tu po notatki. It was clear to Delir now. The madness existed only within this region. Dobra. Trumercliff's voice urged him to find more clues. Wbij od razu tu. Przekminijmy jeszcze ten wariant, co tu zrobić.
Mogę próbować przebiegać gdzieś. Po prostu przeładujmy. Boli. Tu rzucisz? Halo? Nie wiem. Nie mam cię na strzała. Wbijaj tu. Dobra. Dawaj mi ciebie. Dawaj tu. Z tego strzelisz? Nie, nie możesz. Przeładuj się, Solomon. Do drzwi. Roztwórz. No i pakuj, kurde, 70, a na tym? 71, 4 obrażenia. Zdychaj. Pajacu. Tu? Jeszcze przemieścić bezpieczniej. Gdzieś. Na pewno. Ale nie, że tak. Trzeba go zlokalizować teraz. Gdzie są teraz kolejne notatki? Aż tu dopiero. Wow. Faktycznie to trzeba się trochę spiąć. Tego. Zabijesz? Nie. Szczerze. Weź ten pistolecik, dobra. 73. Yo. Serio? Dobra, zabij go z tego. Dobra, zdychaj. Śmieciarz rzut jeden. Dobra. Tu, pod osłonę. Regeneracja w koszmarze. No ta, Salomon to teraz jest w sumie czołgiem. Ktokolwiek? Przyjdź do przodu. Dobra, cała reszta opór w przód. Zacznijmy od ciebie. Podejść na maksa, bo i tak dwa ruchy wykonamy. Ok, jest i oponent. Tak cię nie zabije. Dosyć kłopotliwa pozycja. Dawaj tu. Teraz tych dżentelmenów poprosimy. A czy ten dżentelmen ma złoty strzał? Za mała oferta. Śmigaj tam, prosto. Dobra. I tego dżentelmena najpierw poprosimy tu. Dobra. A tutaj jak wygląda sytuacja z tej strony? Jest jakiś widok wtedy? Podejść tu na razie. Jest i oponent. Boom. Podejść tu. Dobra, mamy dwóch na widoku. Szczelaj. Yo. Teraz ten przyjaciel. Zróbmy to Parsonsem. Nie chcę wyjść nim na otwarte. Zróbmy tak.
Tym zabijesz? A inaczej. Czy małym zabijesz? Małym na pewno nie zabijesz. Duży? Dużym raczej zabijesz. Bang. Będziemy chcieli dwa ruchy wykonać. Dobra, jest przeciwnik kolejny. Są i kolejne notatki. Tu. Dobra. Wiemy, gdzie jesteś. Pajacu. Tam. Bardzo blisko mnie. Niebezpiecznie blisko mnie, bym nawet powiedział. Tu. Dobra. No. Jedno obrażenie z tego. Z tego. Niewiele. Więcej. Syp ze śrutowy. Dobra. Poszło. O, o, to zaboli. A, terror. Przynajmniej tyle. Ty to jesteś w sumie maszyną do zabijania teraz. Z tymi swoimi... swoją regeneracją w koszmarze. To może nie było najlepsze. Why did the asylum patients relapse after returning home? The solemn voice intoned that there were too many unknowns. Za dużo wrogów odkrywam, powinienem grać trochę bardziej zapobiegawczo. Zdychaj. Ciśnij tu. Wiem, że spalę dwa chyba ruchy. Weź krótki pistolet. Dawaj tak. Siema. Bang. I mamy trupa. No to co, no, musisz jakoś się tu przebić do nich. Najszybsza droga będzie tu. Fajnie było, gdybyś się przeładował na tej broni jeszcze. W tej turze. Dobra, żebyś miał 3 na 3. Dobra, teraz ty, przyjacielu. Nie wiem, czy strzelałeś, czy nie strzelałeś. Jeżeli już, to przeładuj tę broń. Dobra. I Solomon. Jesteśmy bardzo blisko. Podejdź tu. Światło. Czysto. The old man had said that a comet appeared the night the madness started. Realization thrilled through him. Delir was ready to make his conclusions. He knew that certain physical substances, like mercury, could cause madness. If that were true, then the plague could have a physical source. What if the comet had become a meteor? Could that be the cause of all this? The maze receded from view. Trumercliff's voice faded, distant, but satisfied. Dobre. W ogóle chyba poznaliśmy pierwszy raz tą mechanikę koszmaru, nie? Bo tego nie było jeszcze wcześniej. Pinkartami. Fajny klimat z nim jest. Wybite oko, performacja jamy brzusznej. Okej. Okay. Błysk światła i podniecony głos Salomona wyrwały Salomona z koszmaru. Chwilę zajęło mu dojść do siebie. Jeden z Pinkartonów krzyczał, że nosi złoto ukryte pod podłogą. Salomona nie obchodziło jednak nic poza źródłem epidemii. Był też przekonany, że meteor spadł gdzieś w tych okolicach. Miał się dowiedzieć, gdzie dokładnie. Zdosyć sprawia, że będzie potrzebował w tym celu odpowiednich narzędzi. Salomon nie znał od początku minionej nocy. Koszmar, który męczył go w placówce, wrył się w twale w jego wymyśle. Martwił się, że właśnie doznał pierwszego kierunku w kierunku szaleństwa.
Co się stało z tymi rzeczami? Widziałem, że Pinkertoni dostaje coś nowego. Zawroty głowy cały czas mamy. Pewnie trochę nowych kart. No, oczywiście gra nas delikatnie przywiesiła. Jak miała w zwyczaju, ale dlatego, że już trochę w nią gram, to na pewno tak to działa. W razie to wyjdź stąd, bo nie widzę, że mogę cokolwiek zobaczyć. Jeszcze raz interfejs poproszę. Dobra. Aha. Straciłeś oko, ale okazało się, że to tylko przeszkadzało twojemu drugiemu oku. Wzrok plus 4, plus 1 obrażenia, plus 1 maksymalne punkty życia, minus 5 maksymalny fart. Fajnie, okej, czyli te rany się przekształcają w coś takiego fajniejszego. Perforacja jemy brzuszny. Niektóre organy trzeba usunąć. Dzięki temu przeciwnik nie ma do czego strzelać. Plus 1 punkt życia natury. Zajebiście. Kurde, patrzcie. Spoko, to te rany nie są takie tragiczne w sumie w dużej mierze. Karty jakieś mi nowe doszły. Okej, dama mi doszła. Pik. Zabij przeciwnika, później następnego i następnego. O Jezu, czy to działa tak, że ona po prostu się strzela do wszystkich, których widzimy? I król pik. Ściana ognia. Strzelaj do licznych przeciwników w polu widzenia. Wow. No muszę dokładnie upewnić się, który, ale już mam chyba pewien pomysł, jak to zrobić. Powiem więcej. Ty już dostajesz na pewno to. A, jeszcze jedno. Dziesiątka trefli. A, to jest ta vendetta. Ktoś miał dziesiątki? Ty miałeś dziesiątki, to będziesz miał też trójkę. A ty widzę, że masz zrzuty ze wszystkiego, co pozostało. No, to będziesz miał. Dobra, tak na razie zostawimy sobie to wszystko na spokojnie. Dostaliśmy, zanieśliśmy chyba trochę złota, bo krzyczeli, że był skarb. No, jest to złota, to na pewno. Ale, moi drodzy, resztą już się zajmiemy w kolejnym odcinku, więc ja wam obecnie bardzo serdecznie dziękuję, bo Ignacy, wy byliście wy, a to było Hard West. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.